klasyku u Raymonta budowlana świta się krząta. Hałas robią co niemiara, zaraz będzie tu ambaras. Wszystkie tynki już zrywają, tak to właśnie dzień zaczynają. Praca idzie jak po maśle, a tu jak nie, czasie. Cały tynk od ściany odlatuje, cóż to nam się ukazuje. Chaotycznie cegły poukładane, jakieś drzwi zamurowane. Każdy patrzy jakby wryty, pewnie skarb tam jest ukryty. Kosztowności już się mienią, wartość skarbu już wycenią. Dziadek wspomniał o preciozach, może Raymond tam je schował, może inne rzeczy tam znajdziemy, tylko murek rozbijemy. Ekipa chęci wnet nabrała, cegły zaczęli już rozwalać i nie trwało to zbyt długo, nawet włączył się pies Hugo. Ludzi ze wsi co niemiara, każdy chce skarb zobaczyć zaraz. Wieści szybko się rozniosły, no bo sołtys ma głos doniosły. Tumany kurzu praca wzbija, podniosła atmosfera się rozwija. Prędzej, prędzej, jeden krzyczy, końca pracy tłum sobie życzy. Cegły stare i zmęczone, więc szybko kruszyły się one i nie trwała chwila dłuższa. Trach! I ścianka krótsza. Każdy na te drzwi spogląda, czy tam skarb za futryny wygląda? Jak się później okazało, słonko pustą izbę oświetlało. Kurzu pełno było wszędzie, co to będzie, co to będzie? Ale jako ludzi tłum tu mamy, ktoś krzyknął, to sprzątamy. Nim obrócił się napięcie, izba była pusta wszędzie, bo na skarby przyjdzie cała wieś, a miotełki nie ma komu nieść.